I siemaneczko wszystkim, z tej strony Sadkwasar. W dzisiejszym odcinku sobie zrecenzujemy nerkę z gówno ekipy. Oczywiście widzimy, że tutaj mamy kurwa logo, które oczywiście jej wygląda jak gówno. Do samej konstrukcji chcę pokazać ogólnie, co to za gówno posiada w środku. Gówno to ogólnie wygląda jak gówno, jak wcześniej mówiłem. Ogólnie tą nitkę specjalnie dałem, bo ogólnie chcę udowodnić, że nie jestem za tą gównianą ekipą. Ja jestem za ZP ekipą. Ale do tej ekipy jaka mam coś fajnego, wyjątkowego. Użyjemy na to dzisiaj, proszę Państwa, karambita typu Tigera. I oczywiście będziemy krajać to coś. Więc no, trzeba to wykrajać, gówno. Wiecie co, w sumie? Ja bym ogólnie jeszcze zrobił z tego, nie wiem, jakieś skarpetki dla Meneli. Czekaj to. A, i nie róbcie tego, oczywiście nie róbcie tego w domu. Zawsze pytajcie się rodziców, czy możecie to zniszczyć. Albo na podwórku niszczcie, żeby oni nie widzieli. Bo widzicie, ja takie gówno ekipowe nie lubię. A ta w ogóle smyczka to w ogóle jest gówno zrobiona. Patrzcie jakie to gówno. Patrzcie jakie to gówno, Boże. Jakie to gówno, z jakiego to jest materiału zrobione. Ja pierdzielę. Jakbym kurwa w Caritasie już lepsze rzeczy chyba robią. I dalej kontynuując, nie będę ogólnie dalej tego już niszczył, bo ogólnie powiem tak. Nie chcę po prostu sobie na kocu tutaj zrobić, wiecie, dziury czy coś takiego. To jest takie właśnie gówno. Wiecie co? Najlepiej wiecie co zróbcie z takim czymś? Wypierdolcie do kosza. Bo to ogólnie jest zbędne. To tyle. W ogóle to ogólnie polecam na przykład kupić, bo to jest bardzo fajny nożyk. Jeżeli chcecie na przykład taki, nie wiem, dostać ode mnie, kurde, nie wiem, czy chcielibyście ode mnie taki, nie wiem, z napisem moim ogólnie ten kupić, no to piszcie do mnie na priv. To tyle, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do następnego filmika. Elo!